uratował miliony istnień dzięki wynalezieniu szczepionki na tyfus i tysiące przed śmiercią z rąk nazistów. 9-krotnie nominowany do Nagrody Nobla. Polak z wyboru. Dziś nieco przez przybraną ojczyznę zapomniany. Tym razem w cyklu Wielcy Polacy Nieznani Wynalazcy przedstawimy sylwetkę Rudolfa Weigla, jednego z najwybitniejszych biologów w historii. Rudolf Weigl urodził się w 1883 roku w Przerowie na Morawach w rodzinie bogatych przemysłowców o korzeniach austriacko-niemieckich. Jego przodkowie zaczynali od niewielkiego warsztatu w okolicach Ołomuńca. Z czasem interes się rozrósł i Weiglowie w kilku lokalizacjach zaczęli produkować bicykle, sanie czy powozy, a na przełomie wieków pierwsze samochody. Rudolf w wieku 4 lat przeżył pierwszą tragedię. Stracił ojca w wyniku wypadku na bicyklu własnej produkcji. Matka Rudolfa wraz z trójką dzieci postanowiła przenieść się do Wiednia, gdzie wynajmowała studentom pokoje. W ten sposób poznała drugiego męża, Józefa Trojnara, Polaka z Galicji. Po jakimś czasie cała rodzina przeniosła się do Jasła, a sam Rudolf za sprawą ojczyma ulega stopniowej polonizacji. W 1896 roku rozpoczyna naukę w gimnazjum klasycznym w Jaśle, w którym jednym z nauczycieli jest jego ojczym. Choć była to szkoła austro-węgierska, to nieoficjalnie krzewiła patriotyczne wartości, a wśród jej nauczycieli byli powstańcy styczniowi. Rudolf uczył się dobrze, chociaż jako dziecko mówił po niemiecku i czesku, to szybko opanował język polski. W kilku latach ojczym Weigla zmienia pracę. Rodzina przenosi się przeszło 200 km na wschód, do Stryja, dziś leżącego na terenach Ukrainy. Tam Rudolf zdał maturę. W 1903 roku dostał się na studia biologiczne na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Lwowskiego. Jeszcze na studiach opublikował swój pierwszy artykuł naukowy dotyczący połączenia komórek nabłonka w jelitach kręgowców. W 1907 roku skończył studia z tytułem doktora i otrzymał posadę asystenta w katedrze zoologii, kierowanej przez profesora Józefa Nussbaum-Hilarowicza, pod kierunkiem którego prowadził badania z zakresu histologii i cytologii. Po kilku latach jego zainteresowania przenoszą się w stronę mikrobiologii. To wtedy poznaje swoją przyszłą żonę, Zofię Kulikowską, która także pracuje w katedrze zoologii. W 1913 roku Weigl uzyskał habilitację z zoologii, anatomii porównawczej i histologii. Nie dostaje etatu na uczelni. Pozwolono mu jednak prowadzić badania w laboratorium uniwersyteckim. Na początku 1914 roku Rudolf i Zofia biorą ślub. Mieszkają w należącej do teściów Weigla kamienicy przy ulicy Wagilewicza. W trakcie I wojny światowej Weigl zostaje powołany do służby medycznej w armii austro-węgierskiej. Ostatecznie dzięki wstawiennictwu Odona Bujwida nie trafia na front, ale do pracowni mikrobiologii Szpitala Wojskowego w Przemyślu, gdzie kontynuuje rozpoczęte jeszcze we Lwowie badania nad tyfusem. Prowadzi je z żoną. W
tamtym czasie tyfus dziesiątkował ludność na całym świecie, szczególnie tam, gdzie panowały bieda i głód. Choroba decydowała nie tylko o życiu jednostek, ale też o losach wojen. Zabiła miliony ludzi podczas wojny 30-letniej, potopu szwedzkiego, marszu wojsk Napoleona na Moskwę czy wojny krymskiej. Naukowcy szukali przyczyn rozprzestrzeniania się tej choroby. Józef Moczutkowski zauważył, że źródłem tyfusu jest krew ludzi wcześniej zakażonych, a Charles Nicolle udowodnił, że tyfus przenoszony jest przez wszy odzieżowe, które wcześniej ssały krew zakażonego człowieka. Było to znaczące osiągnięcie, zważywszy na szerzenie się wszawicy, która potęgowana była ubóstwem i trwającą pierwszą wojną światową. Badania nad tyfusem trwały na całym świecie. Kolejny przełom przyniosły ustalenia Amerykanina Howarda Ricketsa oraz austriackiego parazytologa Stanislasa von Prowaska, którzy niezależnie od siebie odkryli we wszach bakterię odpowiedzialną za chorobę. Nie dokończyli jednak swoich badań, zarazili się tyfusem i zmarli. Ich ustalenia potwierdził brazylijski patolog Enrique da Rocha Lima, który na cześć obu zmarłych nazwał bakterię wywołującą tyfus plamisty Rickettsia prowazeki. Będąc w Przemyślu, Weig zrewolucjonizował badania nad tyfusem. Opracował sposób hodowli zarazków tyfusu poprzez wstrzykiwanie ich do jelit wszy. Dzięki temu można było uzyskać odpowiednią ilość bakterii do produkcji szczepionki. W trakcie badań Weig przypadkowo zaraził się tyfusem. Mimo postępującej choroby kontynuował badania, których omal nie przepłacił życiem. Na szczęście dzięki opiece żony Weigl przeżył chorobę. Po wyzdrowieniu rozpoczął produkcję szczepionki, którą najpierw testował na świnkach morskich, a potem na sobie. Mimo że udowodnił jej skuteczność, to przez austriacką biurokrację szczepionka nie została wprowadzona do użytku przed zakończeniem wojny. Pod koniec 1918 roku Weigl wrócił do Lwowa, gdzie dostał posadę asystenta w Katedrze Histologii i Embriologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego. Nie został tam jednak długo. Jako członek Wojskowej Rady Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wojskowych trafił do pracowni badań nad tyfusem plamistym. W lipcu 1920 roku jako profesor zwyczajny objął Katedrę Biologii Ogólnej na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Spotkało się to z protestem wielu lwowskich naukowców ze względu na niewielką liczbę publikacji wydanych przez Weigla. Wynikało to z jego natury. Do końca życia twierdził, że najważniejsze są badania laboratoryjne i odkrycia naukowe, a nie publikowanie drukiem uzyskanych wyników. Nie obchodził go splendor wynikający z dokonań naukowych, a efekty prowadzonych doświadczeń i ratowanie ludzkiego życia. Na Uniwersytecie Weigl uruchomił własne laboratorium, które wkrótce miało się przekształcić w Instytut Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami. Laboratorium szybko stało się centrum życia Weiglów. Rudolf całkowicie skupił się na pracy, a jego żona oprócz pomocy w prowadzeniu badań zajmowała się rachunkami i sprawami administracyjnymi. W laboratorium spędzali całe dnie i nie przeszkodziły w tym narodziny ich jedynego syna, Wiktora, który większość dzieciństwa spędził w ich pracowni. Poszukiwając informacji o Rudolfie Weiglu trafiliśmy do jego wnuczki, Krystyny Weigle-Albert.
Pani Krystyno, jaka atmosfera panowała w domu rodzinnym dziadka Rudolfa? To był taki dom pachnący nauką, pachnący przyrodą, pachnący jakimiś emocjami takimi właśnie związanymi z nauką. Dziadek był niezwykle uzdolniony konstrukcyjnie i bardzo chciał, żeby jego syn właściwie miał wszystko, ale zrobione w domu. Także projektował dziadek jakieś pierwsze projektory do filmów jakichś takich rysunkowych, czy ściągał dla syna lunetę, co też zaowocowało, że mój tato był świetny w sprawach związanych z astronomią. Bardzo często dziadkowie wyjeżdżali do Iłemni, prawda, gdzie też cementowało rodzinę niesamowicie. Spędzali czas majsterkując, obserwując przyrodę, łowiąc ryby. W którymś momencie zaczęło go pasjonować łucznictwo i nie tylko w Iłemni, ale również w swoim instytucie na terenie ogrodu botanicznego też stała wielka tarcza, gdzie dziadek, żeby się odprężyć, strzelał z łuku. No i oczywiście sam konstruował jakieś nowe strzały, obliczał jak na przykład stosunek wiatru do ułożenia tych skrzydeł. Pamiętam, że mieliśmy w domu łuki i strzały właśnie takie różne, one były malowane na zielono, na niebiesko, na żółto, każda do innego jakiegoś wiatru. Po powrocie z Iłemni dziadek znów w pełni oddał się pracom nad szczepionką. Jak one przebiegały? Sama produkcja szczepionki zaczynała się od hodowli zdrowych wszy. Te zdrowe wszy były hodowane w odpowiednich klatkach, które były w jakiś sposób zabezpieczone. Z jednej strony miały dziureczki przylegające do ciała, i tam do tych klatek pakowano czasami nawet kilkaset wszy, przywiązywano do nogi kogoś, kto je karmił. I teraz te nakarmione wszy trafiały do ludzi, którzy te wszy per rectum zarażali zawiesiną zarazków tyfusu plamistego. I teraz kolejni ludzie karmili te zakażone wszy. Żeby karmić zakażone wszy, to oczywiście musieli być ludzie uodpornieni. Następnym etapem było preparowanie tych wszy, to znaczy wyciągano im jelita i te jelita miażdżono w specjalnym roztworze i z tego powstawała szczepionka. Pierwsze testy szczepionki odbywają się podczas epidemii tyfusu w Chinach, a o pomoc poprosili belgijscy misjonarze. Dostał dziadek rozpaczliwy list, że bardzo proszą o szczepionki, że już tyle się nasłuchali na świecie, że są, że ich wszyscy ci misjonarze na 100, tam 80 umarło. Pisali, błagali, że to już ostatnia nadzieja, że usłyszeli, że w dalekiej Polsce jakiś naukowiec jednak stworzył tę szczepionkę. Dziadek natychmiast się zgodził, wysłali tam 200 szczepionek na początek, żeby sprawdzić i dostali entuzjastyczny właśnie list, że uchroniło to bardzo wielu ludzi i że od tej pory nie notuje się już wzrostu tyfusu w tamtym miejscu, za co zresztą dziadek dostał odznaczenie od króla belgijskiego i tytuł szambelana papieskiego. Zaczął się okres taki właśnie, że te szczepionki były wysyłane na w zasadzie cały świat. Tuż przed wybuchem wojny został zaproszony przez rząd włoski. Dziadek wtedy z ekipą swoich współpracowników wyjechał na szczepienia do Abisynii. Nie tylko na szczepienia, ale również na zbieranie jakichś określonych szczepów wszy. Trwa to krótko, bo okazuje się, że właśnie już domyśla się, że będzie wojna. Pisze w liście, że będzie wracał do Polski, bo wydaje się, że nadchodzi wojna i będzie potrzebny w kraju. Właśnie, jak wyglądały losy pani dziadka podczas wojny? Pewnie każdy chciał mieć go po własnej stronie.
jeden i drugi okupant bardzo zawzięcie walczyli o to, żeby w jakiś sposób przejąć jak gdyby i kierownictwo, i sławę, i z tytułu opanowania szczepionki. Gdy okupanci niemieccy zapukali, że tak powiem, do drzwi, było z ich strony naciski, namowy na to, żeby dziadek przyjął obywatelstwo niemieckie, gdyż no, mówili mu, że jest z pochodzenia Niemcem i snuli wizję, jak mu założą instytut w Berlinie, jak będą starania o Nobla. No i podczas kiedy dziadek odmówił, to usłyszał, że on chyba wie, jak oni potrafią doprowadzić do tego, żeby ktoś zmienił zdanie. Niemcy, którzy naciskali, żeby on prowadził produkcję szczepionki, potrzebna im była dla Wehrmachtu. Dziadek zgodził się w ogóle produkować tę szczepionkę, ale pod swoimi warunkami. No i te właśnie jego warunki to były takie, że zatrudni takich ludzi, jakich on uważa za stosowne, i oni nie będą mieli wpływu na dobór kadr. Weigl, mając w pamięci zamordowanie wielu przedstawicieli lwowskiej inteligencji na Wzgórzach Wóleckich, zaczął działać. Podczas prac nad szczepionką zatrudniał polskich uczonych i artystów, m.in. Stefana Banacha, Zbigniewa Herberta czy Andrzeja Szczepkowskiego, ratując ich przed śmiercią. Ale nie tylko ich. Również w Instytucie Dziadka znaleźli zatrudnienie ludzie związani z podziemiem polskim, z AK. Ktoś tam wspomniał, że być u Weigla to jest tytuł do sławy i szlachectwa, że połowa tej lokalnej armii krajowej się tam chroniła. Ci ludzie, którzy pamiętają ten instytut z tego czasu, opowiadają, że miał on niesamowity jak gdyby klimat surrealistyczny. Było dużo takiego jak gdyby życia rozrywkowego, który był takim odreagowaniem tego napięcia, które cały czas towarzyszyło wszystkim ludziom w tym czasie. Były i momenty wesołe, które w jakiś sposób łamały tę grozę tego świata. Dużo też było z rzeczy anegdotycznych. Profesor Chmielowski z Katowic, który był tam najmłodszym asystentem, opowiadał, jak na przykład rozwiązywał jakieś zadania się mozolił matematyczne, aż tu mu ktoś wyrwał z ręki ten zeszyt i mówi, no chłopcze, to tak powinno wyglądać, a tak. A ten mówi, ja nie, a skąd pan to wie? Bo ja jestem twórcą tych zadań, powiedział Banach, bo był akurat w sąsiedniej boksie. Także że było dużo takich momentów również i wesołych. Pani dziadek był też wrażliwy na prześladowanie Żydów. Również poprosił swoich kolegów żydowskiego pochodzenia, bo jego przyjacielem i takim mentorem był profesor Meisel. I on wraz z jego żoną przyszli pracować do instytutu. W instytucie ukrywała się ich córka, profesor Helena Mikołajczyk. I z tego tytułu, jak również z tego tytułu, że w czasie wojny dziadek organizował wywóz szczepionki do getta warszawskiego i innych gett. Po wojnie uczniowie dziadka rozpoczęli starania o przyznanie dziadkowi medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Po zakończeniu wojny Weigl zamieszkał w Krakowie. Kontynuował badania nad szczepionką, najpierw na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później na Uniwersytecie Poznańskim. Mimo ogromnych osiągnięć był szykanowany przez komunistyczne władze, które w 1948 roku zablokowały przyznanie mu Nagrody Nobla. Fałszywie oskarżano go również o kolaborację z nazistami w trakcie wojny. Właściwie dobre imię przywrócono mu dopiero w 2003 roku, gdy Izraelski Instytut Yad Vashem pośmiertnie uhonorował Weigla medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.